Tak jak Państwu obiecaliśmy, jesteśmy już na zielonym boisku i jak zwykle w szatni aż wrze. Bo kiedy przyszło do wyboru 11 30 kolejek rundy zasadniczej, to pokłóciliśmy się tutaj karczemnie, nim w ogóle doszliśmy do tablicy. Panie trenerze, chcieliśmy oddać Panu i marker, i głos, i tablicę, ale Pan mówi nie. Pan się zbiesił, bo powiedział Pan, że nie mogą być obcokrajowcy w 11 rundy zasadniczej. Dlaczego? Nie, bo uważam, że w naszym interesie i Waszym jako dziennikarzy, i moim jako byłego trenera w imieniu innych trenerów, jest preferowanie piłki polskiej. Wyróżniamy ludzi, którzy będą stanowili, mamy nadzieję, bo jest trochę młodzieży, czy w Lechu, prawda, czy w Górniku Zabrze, żeby tych ludzi pokazywać. Mnie zagranica mnie interesuje, a to, że trzy drużyny w tej chwili grają o tytuł mistrza Polski, właśnie złożone w większości z obcokrajowców. Jaki interes, jaki sens? Ja jestem przeciwny temu jako trener. Dobrze, ale to poprosimy Pana o komentarz w takim razie. Będę komentował właśnie. Wasze typy mnie bardzo ciekawią. Żelek, to ustalmy tak. Tomek jest naszym trenerem, jako że pracuje w sztabie szkoleniowym Widzewa. Ty jesteś jego asystentem, a ja tylko sekretarzem tej komisji. Spróbujemy wytypować, pan Andrzej będzie kontestował pewnie każdy wybór. Ale chciał pan Polaka, ja zgłaszam na kandydata na najlepszego bramkarza Arkadiusza Malarza i nie mam co do tego wątpliwości. Młody, zdolny. Podzielamy podróż. Nie, właściwie to jest jedyny piłkarz Legii, którego chciałbym wstawić do jedenastki 30 kolejek. Tomek? Myślę, że zgadzam się 100%. Ja bardzo ufam swojemu asystentowi. Ja tworzę materiał memotwórczy, czyli piszę coś na tablicy. Myślę, że jeszcze... Piszesz drukowanymi, żeby zrozumieli ci, co oglądają. Żelek. Brzydko piszę. Nie, ostrzegam. Atakują z dołu do góry. Z dołu do góry. Tak jest. No a nie tak, będzie wygodnie, kiedy ja zawsze tu i to jest właśnie problem wyboru. Panie trenerze, atakujemy z góry na dół, czy z dołu na górę? Z dołu do góry, zawsze. Ja zawsze atakuję, ale dobra. Żelek, ja jestem twojego zdania. Dzisiaj mamy pod górkę. Ale jeszcze mocniej. Czyli maluje malarz. Bardzo ładnie napisałeś, naprawdę. A, dziękuję panie trenerze. Chociaż malarza bym tak przełamał jeszcze delikatnie z Jakubem Szmatułą, bo... Troszkę nie zauważamy tego, co on robi. Ale z tym malowaniem dzisiaj widziałem wiadomości, jest coś niedobrze w Łodzi właśnie. Ponad 600 właśnie minut bez gola. Tak. No to w nawiasie może. A nie, ale malarz jednak tych punktów bardzo dużo. Dobrze, ale alternatywne propozycje wpisujmy. Proszę bardzo. Również jest na pewno zawodnikiem, którym no, można by tutaj troszeczkę i podyskutować. Tym bardziej, że dwa lata temu byliśmy na konferencji, gdzie był bramkarzem roku. Również to on się utrzymuje. Jeszcze Steinborsa można dorzucić tutaj. Tak, no ale tutaj wyraźnie. Za dużo grzybków w barszczu. Skonstruujmy jedenastkę ewentualnie alternatywnych zmienników. Ja proponuję, byśmy zaczęli od pierwszej linii, bo tutaj wybór wydaje się jasny. Ja stawiam na Carlitosa i Angulo. Angulo za pierwszą część sezonu. Carlitos, no, to co pokazał choćby na stadionie przy Łazienkowskiej, moim zdaniem jest najlepszą legitymacją, by go tam wskazać. Przy systemie, nie wiem, 3-4-3, 4-4-2, jak chcesz. Carlitos przy każdym systemie. Przy każdym, gdzie gram. No, chyba Carlitosa można nawet na dziesiątce ustawić. Są na dwóch miejscach, jeżeli tak dyskutujecie, no to jeżeli ustalamy, że gramy w systemie 1-4-4-2, no to raczej jest wujko w tym. Carlitos Angulo, tak? Zgadza się. Panie trenerze? Znaczy, trener się nie zgadza, bo to nie Polacy. Trzech typy daliście bardzo dobre, bo rzeczywiście że jest to dwóch najlepszych w tej chwili strzelców w tej drużynie. Goni ich następny zawodnik, to prawda. Angulo przecież ma tę wiosnę bardzo słabą, ale jednak za to wszystko, co zrobił. No masz strzelił na razie jedną bramkę z rzutu karnego. I Carlitosa troszeczkę, panowie trenerzy, cofniemy, może, bo on może schodzić do rozegrania. Tak, zdecydowanie. Równoległe ustawienie jest powszechne. Wszystkie gole, 21 bramek prawą nogą strzelone. To jest ewenement, panie trenerze, prawda? Ty nie wyraźnie tak dałeś, to ty, wiesz? Tak? Jakbyś pociągnął troszeczkę tak, to... Dobrze, Daszek. Tak, o brawo. Dobrze. No i teraz, panowie, szukając Polaków, idąc tropem tego, co powiedział pan trener, to myślę, że... No tak, ale to jako alternatywne propozycje. Nie, oczywiście, mówimy, no to są dwóch ludzi, którzy się wyróżnia w tej chwili. A Świerczok? Obydwaj młody. A Świerczoka już nie ma. Nie ma. No, ale niezgody na początku też tak do końca nie było, ale jednak 16 bramek strzelił. Nie, ale wiesz, ma duży udział w awansie Zagłębia, wybieramy jedenastkę. Panowie, ring wolny. Sorry, ja sądzę, że wynik niezgody w Ruchu Chorzów jest bardziej wartościowy niż w Legii, bo Ruch miał na tyle przeciętny zespół, że nie miał mu kto piłki dorzucić. Jego 10 bramek Ruchu jest bardziej ekspansywne niż to, co on na razie strzelił w Legii. No właśnie, a Świerczuk strzelał w Zagłębiu. Ale strzelał, a my mówimy teraz o całym... Ale mówimy, podsumowujemy 30 kolejek. Dobrze, rozstrzygnijmy to, Tomek, głosowanie. Ja daję niezgodę. A ty? Ja też niezgodę. Ja Świerczokę. Ja niezgodę. No to, Żelek, żeby was pogodzić, dam niezgodę. Nie ma między nami niezgody, jak się okazało.
Żeby nie było wątpliwości, ja bardzo nie zgodę... Słuchajcie, żeby zdynamizować trochę te wybory, ja od razu proponuję dwóch zawodników Jagiellonii, Przemysława Frankowskiego i Tarasa Romanczuka, bo tutaj no, chyba nie będziemy mieli wątpliwości co do tego, prawda? Panowie. Tak, jeżeli chodzi o cały sezon, to Frankowski, no to trzeba by dopisać również pod spodem taką kreseczką przerywaną Makuszewskiego. Jak już tak mamy rozumować. Bo jego spotkało nieszczęście, a grał i był powołany do reprezentacji, rozegrał te 4 mecze, był chwalony przez selekcjonera, myśmy sami go chwalili. Taka była opinia. Frankowski w tej chwili chodzi bardzo interesujący zawodnik, ciekawe propozycje jakie ma, na pewno jest to trafiony typ. Dałbym tutaj równorzędnie go, chcę ci powiedzieć. No to żalek, Łomańca muszę zrobić. Ale do was należy wybór, ja tylko miałem kontestować. Romańczuk piszemy przez ni czy przez ny jeszcze? Przez ny. Romańczuk i tutaj... A tutaj Makuszewski, tak? Makuszewski. No i też popełnilibyśmy wielki błąd, gdybyśmy nie wskazali na wyróżniających się piłkarzy Górnika Zabrze, Tomek. Twoja zgoda jest na to? No zdecydowanie. Jest. Zdecydowanie myślę, że to jest tak. Ja bym dał ich obydwu też. A gdzie Żurkowski? No właśnie, mówię, Żurkowski, Kurzawa na zero. A Kądzior? Kądzior jeszcze. Możemy mieć dla niego zupełnie inną. Damian Kądzior, przypomnijmy. Ja zdecydowanie Kurzawa. Zdecydowanie Kurzawa, tak, to bez, tak. Bez cienia wątpliwości. No to dajemy Kurzawę. Czyli Kurzawę w związku z tym po lewej stronie tak będzie... A Kędziora możesz dać również tutaj od tyłu, na lewej obronie. Wspomnijmy, bo... chłopak, który robi nieprawdopodobny postęp, biorąc pod uwagę to, że dostał tytuł najlepszego pierwszoligowca w plebiscycie piłki nożnej, jeśli sobie przypomnicie. Kurzawa i Kądzior. W związku z tym... Bo jeszcze mam tutaj jednego kandydata. A właściwie dwóch do środka. No Trałka musi być. Trałka i Furman. No powinien być Trałka na pewno, zgadzam się z tobą też. Czyli Trałka obok Furma, obok Romańczuka na razie ustawimy, tak? Jednak na dwie szóstki to, czego tak nie lubią w Poznaniu. Ja też tego nie lubię. No ale za co strzelać bramki ten Trałka i to dość ważne. Nie obaj tak potrafią, Romańczuk też potrafi zagrać do przodu. Dobrze. Czyli co z trzech obrońców nam tylko zostaje, tak? Furman. Furman? Najwyżej z nich, ósemka? No, tak. Ładne F? Wyszło, czy tak się dokończyć tutaj? Tak, mówisz Furman, jeśli dasz, zaraz się przypomniał skrzypek na dachu, jak mówisz Furman. Ale no, dobrze, dostanie za tę jedenastkę. I teraz na nie pozostaje... Zostaniemy zwolnieni, zanim pracę dostaniemy, tak. Panie trenerze. Nic innego, tylko wytypowanie trójki obrońców. Ja przyznam, że mam z tym duży kłopot. A ja Dilaver, dla mnie Dilaver to jest taki absolutny pewniak tutaj, no, bo... Wyróżniając się na pewno zawodnik. No to jest i myślę, że gumny jednak, choć... Żelek, do ciebie należy głos, jeśli chodzi o obronę. No, patrzymy nawet po czołówce tabeli, jeśli byśmy, chyba że na środek obrony, bo też bardzo pewna obrona, czyli Runie może. To jest też dobre, tylko widzisz, jak budujesz zespół, no to jeżeli grasz z trzema obrońcami, to jeżeli chodzi o tą pozycję Dilavera na pewno, trudno nie widzieć tu jednak mimo wszystko Pazdana i trudno tutaj byłoby nie zauważyć, mimo że jest aktualnie bez formy, ale mówimy o całym sezonie, tego Jędrzejczyka, bo ci zapewnia wszystko. Nie. A tak, no nie, nie. Za te 30 kolejek Jędrzejczyk przy całej sympatii. Mówimy o tej rundzie. Powiedziałem, że jest bez formy w tej rundzie. Nie usłyszeliśmy, Żelek. No to panowie, do was należy głos, tylko że... Jeżeli to mają być zawodnicy wyróżniający się, no to mówmy, że ludzie się wyróżniają, ale nie mówmy, że tworzymy drużyny. Ja ewidentnie... To są dwie różne rzeczy. Znaczy, co do Jędrzejczyka, to ja bym stawiał weto jednak. Jednak, mimo wszystko. Ja też. Natomiast z tą trójką, co Żelek mówił, to się zgadza. Czyli z Gumnym i z Runie. O! To tutaj, co prawda Gumny to nie jest dobre, ale no nauczy nigdy się. Nigdy nie grał na tej pozycji, młody więc chłopak to umieścić. Zagra tutaj jeszcze, a tutaj... No nie, tutaj a ktoś Runie. Nie grał na tej pozycji, to się nie robi nigdy eksperymentu w obronie. Tym, chyba, że to jest plebiscyt. Chyba, że jest to plebiscyt nasz na najlepszą jedenastkę. Panie trenerze, i Pazdan się u was nie zmieścił, rozumiem. Nie. No nie wiem, dlatego kontestuję, to dobrze. Dobrze, panowie, jest jeszcze czas, żeby pogadać, to jest ostatni wątek o... Mówił Kączkowski się nie zmieścił. Tomek mówił o... Nie, to Żelek mówił, o Zagłębiu Lubin i o tym, że zapewniając sobie... Właściwie już nie mając szans na zdobycie Mistrzostwa Polski, będziemy mogli spodziewać się tam młodzieżowców wielu. A ja bym chciał przy tej okazji powiedzieć o Michale Probierzu, bo to jest trener, którego nie wyróżniliśmy wśród szkoleniowców, ale myślę, że jeśli on ma taką przewagę, jaką teraz z Krakowią i ten komfort jeszcze się poprawi, to mnóstwo młodych ludzi jeszcze wejdzie do składu, nie uważacie? To jest trudne. Jaka będzie koncepcja i strategia pracy w klubu? Na ile? Ilu chłopców będzie kandydowało, bo tak powinno być, a jednocześnie w tej grupie gra się o pieniądze, przypominam. Każde miejsce wyżej w tabeli to jest poważny zastrzyk pieniędzy, których można na to woli przeznaczyć. Także tutaj to jest kwadratura koła, jeżeli chodzi o odpowiedź. To, co my powiemy, jest w tym momencie mniej istotne. No dobrze, panowie,
Koniec końców. Jedenastkę mamy teraz... Sadlock! Ja myślę, że no, pokusić się spokojnie o zbudowanie jeszcze jednej jedenastki. Panie trenerze, pierwsza trójka pana zdaniem, jak będzie wyglądała na mecie? Nie umiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno handicap jest wyraźny Lecha, jeżeli chodzi o mecze u siebie, w najważniejszych meczach, ale przypominam starą piłkarską zasadę, nie tylko w naszej lidze. Mistrzostwa zdobywa się nie tracąc punktów z najsłabszymi zespołami, a nasza liga też jest tego bardzo wyraźnym przykładem. Żelek, twoja trójka na finiszu sezonu? Taka jak jest teraz. Czyli Lech, Jagiellonia, Legia. Ty to chcesz? Zgadzam się, tak. A powiedzcie wy mnie, no a kto w ostatnich meczach tych pięciu był najlepszy w naszej lidze? Słucham. No Lech. Nie, znowu źle. A Wisła Płock w sensie punktowym. Natomiast najwięcej Lech punktów zdobyła. Liczyły na punkty, a nie to. Dobrze. Lech przegrał, a oni nie przegrali nic. Panowie, moglibyśmy tak w nieskończoność, ale już czas się żegnać. Chciałem wykazać różnicę między dziennikarzem a trenerem. Mimo, że zgadzamy ja się we wszystkich prawie aspektach. Dobrze, kłaniamy się. Dziękuję bardzo. Andrzej Strejdał. Żelisław Brzeżyński. Tomasz Łapiński. Przemysław Iwańczyk. Do zobaczenia.